Trudny, ale skutkujący skokiem cywilizacyjnym dla Suwałk. Tak można określić projekt budżetu miasta Suwałki na 2019 rok, który przyjęli radni Rady Miejskiej na ostatniej sesji. Dochody 470 milionów, wydatki mamy 516 milionów złotych. Oczywiście to jest jak zawsze budżet taki wyjściowy w rok przyszły. W trakcie roku ten budżet będzie podlegał różnym korektom. Ja to określam, że jeżeli ten budżet zrealizujemy tak, jak zakładamy, w takich wielkościach, to Suwałki uczynią kolejny taki krok w rozwoju cywilizacyjnym. Wszystko za sprawą rekordowych nakładów na inwestycje, które sięgać będą ponad 140 milionów złotych. Będziemy również bogaci o przede wszystkim infrastrukturę drogową. Tutaj wschodnia strona naszego miasta będzie już zaopatrzona właśnie w takie fajne nowe ciągi drogowe. Z drugiej strony będziemy mieli lotnisko lokalne i jeszcze trzeci taki ważny punkt to sala widowiskowo-sportowa. Oprócz inwestycji mieszkańców Suwałk zatrudnionych w suwalskich placówkach oświatowych oraz miejskich jednostkach czeka podwyżka wynagrodzeń. Ten rok zapowiada się w sensie budżetowym, finansowym rokiem trudnym, ale również rokiem takim obiecującym i rokiem, który naprawdę Suwałki również jeszcze podniesie o jeden poziom wyżej. Od 1 stycznia nastąpią zmiany w przyjmowaniu interesantów przez prezydenta Suwałk i jego zastępców. Wszystko po to, by usprawnić i poprawić jakość rozpatrywania spraw, które zgłaszają suwalczanie w trakcie spotkań. Procedura tutaj troszeczkę będzie inna, chociaż czas pozostaje ten sam, czyli w poniedziałek od godziny 14 do godziny 16 ja i moi zastępcy przyjmujemy mieszkańców naszego miasta w różnych sprawach, w różnych zagadnieniach. Prowadzona została natomiast możliwość rejestracji spotkania na konkretną godzinę, by dana osoba nie musiała czekać w kolejce, ale również po to, by rozpoznać jeszcze przed spotkaniem daną sprawę. Ja wtedy wcześniej wezmę właśnie tutaj te zgłoszone osoby w postaci listy i poproszę, czy też sekretarka w moim imieniu poprosi właściwe osoby do tych spraw. Dlatego też to efekt tych naszych spotkań na pewno będzie lepszy. Rejestracja interesantów będzie prowadzona przez sekretariat prezydenta miasta. Można będzie dokonać jej osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 1 w pokoju 102 lub telefonicznie 87 562 8102 albo elektronicznie sekretariat@um.suwalki.pl. Miasto Suwałki złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej na wymianę kolejnych lamp ulicznych. Jest to kontynuacja działania związanego z wymianą oświetlenia ulicznego na LED-owe, które rozpoczęto w tym roku. Jest to projekt z udziałem środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Otrzymaliśmy dotację, 2225 lamp wymieniamy, jest wyłoniony wykonawca, który dostarczy nam te lampy LED-owe i oczywiście zajmie się wymianą tych lamp nasz Zarząd Dróg Zieleni. Cała inwestycja łącznie z pracami pochłonie blisko 3 miliony złotych. 65% tej kwoty miasto Suwałki pozyskało z Unii Europejskiej. Złożony kolejny wniosek na to samo działanie dotyczy wymiany ponad 2100 kolejnych lamp. Już wcześniej mieliśmy 1300 lamp z oświetleniem LED-owych. W sumie mamy tych punktów świetlnych 6200 i wobec tego zostanie nam tylko oświetlenie takie parkowe, właśnie te, które już nie jest oświetleniem LED-owym. I tutaj praktycznie jakbyśmy zrealizowali ten drugi projekt, właśnie jasno, bezpiecznie, oszczędnie, tak się ten projekt nazywa, to można powiedzieć, że Suwałki będą już w oświetleniu tym właśnie tańszym, które zużywa mniej energii. Bo właśnie taki jest cel tego działania, by zminimalizować koszty energii elektrycznej, którą miasto Suwałki przeznacza na oświetlenie uliczne.